Naszym celem jako centrum to są kandydaci na kierowców, kierowcy i pasażerowie z niepełnosprawnościami. Jakby ta grupa jest nasza docelowa. Oczywiście, jeżeli mamy możliwość działania na polu dostępności transportu publicznego czy innych elementów związanych z projektowaniem, na przykład teraz jesteśmy na etapie takiego projektu nasadki na kule inwalidzkie, więc różne elementy, tutaj akurat mamy pieszego z niepełnosprawnością, staramy się tak o różne elementy się ocierać, ale głównie cel nasz nadrzędny to są urządzenia adaptacyjne różnego typu, zachęcanie biznesu do tego, żeby produkować nasze rodzime urządzenia, bo te, które są na rynku, są sprowadzane z całej Europy, no i są niestety są drogie. A jeśli chodzi o same osoby niepełnosprawne, czy te możliwości dla nich się zwiększyły? Zrobiliśmy takie badania i poprosiliśmy też o informację PWPW, czyli Wytwórnia Papierów Wartościowych, ile praw jazdy rocznie jest wydawanych. No, COVID niestety trochę zmniejszył tą liczbę osób, ale od wielu lat było to mniej więcej 600 osób pozyskiwało prawo jazdy z kodem ograniczeń. Ja zakładam, że tam część pewnie były to kody związane z okularami, a większość były związane tak te niepełnosprawności ruchowe. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Wydaje mi się, że mogła być ta grupa większa, że jednak jest jeszcze ta spora grupa osób, która nie wie, że może, albo wydaje mi się to takie niedorzeczne, no bo jak będzie to prowadzić nogami, jeżeli nogami nie rusza, tak? I dużo osób jeszcze do nas takich trafia, która ja nie wiedziałem, że mogę. Przyjechaliśmy do Opola, żeby zademonstrować efekt pracy, który poświęcamy osobom z niepełnosprawnościami. To spektrum działań obejmuje zarówno przygotowanie do pracy, czyli w tym trudnym okresie zdobywania pracy, wsparcie osób z niepełnosprawnościami, różne formy, zarówno w postaci aplikacji mobilnych, jak i programów wsparcia dla tych osób, ale również w postaci konkretnych produktów, na przykład paszportu do pracy. Jest to takie działanie, gdzie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami na cały dzień do nas, do Instytutu i cały zespół specjalistów, biomechaników, psychologów, lekarzy określa, jakie dobre strony można wykorzystać w przyszłej pracy. Oczywiście, że też wskazujemy, gdzie są problemy i gdzie należy te osoby wesprzeć, zarówno w postaci dostosowania stanowiska pracy, jak i organizacji, bo takie działania na przykład dotyczące tempa pracy, dotyczące długości czasu pracy, więc to jest ten paszport do pracy, z którym może osoba z niepełnosprawnością pójść do pracodawcy na rozmowę kwalifikacyjną i pokazać, zespół ekspertów tak mnie ocenił, to nie ja siebie oceniam, to i to mogę wykorzystać w pracy. Rzeczywiście można mówić o skuteczności tego paszportu. Jakie są Państwa takie doświadczenia? Czy rzeczywiście, no bo chyba najtrudniej jest namówić pracodawcę na to, by zatrudnił osobę niepełnosprawną. Badaliśmy skuteczność też oddziaływania i ponad połowa osób powiedziała, że ten produkt przydał się w rozmowach kwalifikacyjnych. Co więcej, około 20% zdobyło pracę z wykorzystaniem tego paszportu. Oczywiście bardzo dużo zależy od dojrzałości pracodawców, bo zdarzały się też przypadki takie, gdzie pracodawca mówił, że taki paszport to on może, przepraszam, sobie sam zrobić. Ale gdyby zajrzał do tego paszportu i zobaczył, jakie tam są oceny, to że to jest wiedza i psychologiczna, i biomechaniczna, i lekarska, na pewno by tak nie powiedział. Także bardzo dużo zależy od dojrzałości pracodawców i ich nastawienia. Przed nami tyflomapy. Cóż to takiego jest? Tyflomapa to jest taka instalacja, która ma na celu ułatwienie osobie z dysfunkcją wzroku, z osobie niewidomej, jak i również osobie, która jest niedowidząca, odnalezienie się w danej przestrzeni. Najczęściej akurat te, które my produkujemy, montujemy je, instalujemy je w budynkach, urzędach, muzeach, wszystkich instytucjach użyteczności publicznej, jak i również w firmach. Bo cała idea dostępności jest taka, że osoba, w tym przypadku osoba niewidoma, wchodząc do obiektu, nie ma szukać nikogo do pomocy, tylko ma się swobodnie poczuć w tej przestrzeni. Dlatego ta mapa powinna być akurat w przypadku osoby niewidomej, wypukła, z oznaczeniami brajlowskimi. Tu mamy akurat dwa przykłady. Jest jedna mapa wykonana ze stali nierdzewnej. To był taki motyw, który był popularny przez ostatnie lata. My tego nie polecamy ze względu na refleksyjność. Tak? Każdy materiał, który jest refleksyjny, jest niezalecany do stosowania.
zastosowania w tego typu instalacjach, ze względu na to, że refleksy sprawiają, że gorzej widzimy. Nawet osoba z dobrym wzrokiem będzie miała problem, żeby łatwo to odczytać. Tyflomapy powinny być wykonane z materiałów kontrastowych, matowych, z zachowaniem odpowiedniej wielkości czcionek, żeby była czysta, przejrzysta, nazwijmy to wręcz chwilami sterylna.